Sygnał dnia w Radiowej Jedynce jest 7.39. Mamy taki dwugłos w sprawie ogólnopolskiej karty dużej rodziny. Najpierw pan Łukasz Starnowa. I czym tu się zachwycać? Karta dużej rodziny to tylko kolejni urzędnicy, którzy będą prowadzić ten interes. A dajcie im zarobić, to zniżki nie będą mi potrzebne i stać mnie będzie na utrzymanie dużej rodziny. Tyle pan Łukasz. Jeszcze jeden słuchacz. Polacy to taki naród, że ciągle niezadowolony, nawet jak coś dostaje za darmo. I tak też jest z kartami dla rodzin wielodzietnych. Pozdrawiam, optymista. Wiceminister Pracy i Polityki Społecznej, pani Małgorzata Marcińska, jest gościem Sygnału Dnia. Dzień dobry, pani minister. Dzień dobry, witam wszystkich słuchaczy. Przypomnijmy, doprecyzujmy, od 16 czerwca rodziny z minimum trójką dzieci. Od 16 czerwca rodziny wielodzietne, dokładnie tak jak pan redaktor powiedział, z minimum trójką dzieci, mogą składać w każdej gminie w Polsce wnioski o wydanie karty dużej rodziny. Ale od wniosku do karty jeszcze droga daleka? Czy się drukuje te karty teraz, czy jest przetarg na tego, kto te karty będzie drukował? Jak to wygląda? Przewidujemy, że pierwsze karty rodziny otrzymają już w lipcu, ponieważ trwa produkcja kart. Rodziny z minimum trójką dzieci. Czy decyduje o tym, że taką kartę można mieć? Nie wiem, status zawodowy, stan majątkowy? Nie ma żadnego kryterium dochodowego. Wystarczy mieć trójkę dzieci, być rodzicem. Również karta przysługuje rodzinom zastępczym oraz osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka. A z punktu widzenia dzieci, do którego roku życia będzie można korzystać z takiej karty? Do 18 roku życia lub 25, jeśli uczymy się i kontynuujemy naukę po 18 roku życia. A rodzice? Dożywotnio. Rodzice dożywotnio. Rodzice dożywotnio, dzieci, tak jak wspomniałam, to są jedyne kryteria. I w momencie, w którym członek rodziny, jeśli chodzi o dzieci, tracił uprawnienia właśnie z racji wieku, pozostałym członkom rodziny, dzieciom, przysługują nadal uprawnienia. Pani minister, jako że zanim pojawiła się ogólnopolska karta rodziny w tym wydaniu już takim faktycznym, i formalnym i faktycznym, wiele gmin wprowadziło swoje karty dużej rodziny. To się w jakiś sposób łączy? Karta dużej rodziny ogólnopolska jest uzupełnieniem kart gminnych, które właśnie, tak jak pan wspomniał, gminy wprowadziły w okolicach 10%, w tym momencie szacujemy w kraju. Gminy już wprowadziły swoje lokalne, gminne programy. Absolutnie to się nie wyklucza, a łączy, uzupełnia. Ogólnopolska karta jest uzupełnieniem tych programów, które już zostały w gminach wprowadzone. Czyli będzie można mieć dwie karty? Będzie można. Albo jedną. Albo jedną. Jeśli gminy, które do tej pory karty nie wprowadziły, mogą skorzystać z naszej ogólnopolskiej. Ta karta oczywiście wiąże się z pewnymi, no mówiąc wprost, zniżkami w różnych instytucjach i publicznych, i prywatnych. Jeśli oczywiście traktujemy sklepy jako instytucje, to również w sklepach. Krytycy powiadają, że na początku już był falstart, kiedy pojawiły się pierwsze informacje o tym, kto będzie dawał zniżki. Jeden z bogatszych Polaków, współwłaściciel dosyć renomowanych sieci handlowych, a to odzież, a to biżuteria, a to artykuły spożywcze, zaproponował, że u niego będzie można 5 czy 10%. A to taka propozycja dla bardzo bogatych, ktoś napisał, zresztą dziennik Fakt na ten temat miał stosowny artykuł. W jaki sposób pojawiają się ci, którzy oferują, że u nich będzie można taniej, jeśli to będzie duża rodzina? Po pierwsze, podzielałabym głos optymisty tutaj, przed chwileczką przytoczony, czyli ten głos, który mówi o tym, że został wprowadzony system ulg i zniżek. Przede wszystkim zaczęliśmy i to jest podstawą od instytucji, które podlegają poszczególnym ministrom, więc jeśli, tak jak było wspomniane, ja nie podzielam poglądu, że dla bogaczy, tylko dla wszystkich. Od czegoś zaczęliśmy? A zaczęliśmy od takich instytucji jak koleje, Intercity, przysługuje zniżka 25%. Zniżki do muzeów. Największe muzea narodowe w kraju się przyłączyły. Muzeum Narodowe w kraju, w Gdańsku, w Wrocławiu. Kopalnia soli w Bochni, w Wieliczce. To są nasze dobra naszej kultury narodowe. Obiekty z listy UNESCO, tak jak Bochnia, Wieliczka, kopalnie, jak również Białowieski Park Narodowy. Więc to są te obiekty, które już dzisiaj się znajdują na naszej liście. Oraz obiekty turystyczne, cała gama ofert centralnych ośrodków sportu, hoteli szkoleniowo-konferencyjnych podlegających pod ochotnicze chówce pracy. To jest cała gama już w tym momencie partnerów, którzy są w naszym programie. Oprócz tego są partnerzy komercyjni, których zapraszamy od momentu uruchomienia programu. Od 16 czerwca, tak jak wspomnieliśmy, można składać wnioski i zapraszamy wszystkich partnerów prywatnych. Zgłaszają się oni do nas sami, albo my sami w trosce o to, żeby ta oferta była jak najbardziej atrakcyjna,
zgłaszamy się i prosimy o spotkania, negocjujemy. Jesteśmy w trakcie w tym momencie wielu negocjacji, wielu rozmów. Zapraszamy również duże sieci, chociażby spożywcze. Takie rozmowy ja odbędę w najbliższych tygodniach i każdy jest do tego programu zaproszony. A czy to przypadkiem nie powinno być tak, już od samego początku, że jeśli mamy do czynienia z instytucjami, które no, żyją w jakimś stopniu z budżetu państwa, są przez, na przykład przez resort kultury dotowane, automatycznie powinny wprowadzać zniżki dla rodzin wielodzietnych, a nie, tak jak pani minister powiedziała, przyłączać się do tego programu. Przez przyłączenie rozumiem po prostu zaoferowanie ulg. Każda instytucja ma również swoje budżety i kalkuluje stosownie do swoich możliwości. Są również instytucje, które mają chociażby jak Zamek Królewski na Wawelu, ma ograniczone możliwości dostępu, więc musi skalkulować możliwości określonych ulg, jakie daje. Natomiast jest to po prostu uczestnictwo w programie i tak rozumiem przyłączenie się. Więc TAGA ma oferty, którą w tym momencie nie każde też ministerstwo może zaoferować, bo nie ma tak nie ma po prostu podległych takich placówek, które mogą być atrakcyjne, ale wszystkie te, które były w stanie, już zaoferowały i pracujemy cały czas, proszę pamiętać, ta lista będzie się rozszerzać. Przykłady krajów, w których wprowadzono takie karty, czy to Francji, czy to Hiszpanii, pokazują, że zaczęto właśnie od instytucji publicznych, a później te programy zaczęły się bardzo intensywnie i dynamicznie rozwijać poprzez ofertę szczególnie prywatną. A czy istnieje możliwość, że do programu wejdzie przedsiębiorstwo tak naprawdę państwowe, które zajmuje się handlem paliwami? Prowadzimy takie... Pojawiły się takie głosy, że to byłby dobry strzał. I prowadzimy takie negocjacje. Można było tankować taniej. Tak, i prowadzimy takie rozmowy. Natomiast dlatego używam słowa negocjacje, ponieważ chcemy, żeby jak najbardziej ulgi, zniżki były jak najbardziej atrakcyjne. Więc tu są normalne negocjacje prowadzone i mam nadzieję, że w efekcie takie przedsiębiorstwo, czy też inne przedsiębiorstwa paliwowe będą mogły zamieścić na swoich stacjach znaczek i nakleić znaczek: tu honorujemy kartę dużej rodziny. Czyli to jest kwestia dobrej woli tego koncernu, rozumiem, a nie nacisku resortu pracy, że to tak znaczy, ma być? Nacisku rozumianego przez negocjacje. Mhm. Nie odstępujemy, zachęcamy, intensywnie zachęcamy. Uważam, że z drugiej strony proponujemy niewątpliwy prestiż bycia w takim programie i promocję. Dlatego jesteśmy świadomi wartości naszej karty, a przede wszystkim najważniejsze jest dla nas właśnie duża rodzina, żeby mogła uzyskać jak najbardziej atrakcyjne zniżki i jak najbardziej atrakcyjną ofertę. To jest najważniejsze. Jeszcze kwestia czysto techniczna oczywiście, związana ze składaniem wniosków. Gdzie taki wniosek się składa? Wnioski składamy w Urzędzie Gminy. Każdy urząd, każda gmina, urząd informuje, jakie to jest miejsce. I nie ma żadnego terminu ograniczającego składanie wniosków. Rozumiem, nie że początek żadnego. Był 16 czerwca, tak. A ciąg dalszy to jest kwestia kolejnych dni, tylko które minęły od 17 czerwca. Trzeba pamiętać, że rządowy program jest wartością dodaną, czyli po prostu jest to coś, na co możemy, jeśli mamy tylko ochotę, jesteśmy rodziną wielodzietną, wystarczy po prostu się zgłosić. Nie ma żadnych terminów. Czyli to jest program otwarty, ograniczony tylko początkiem, natomiast nie końcem. Nie jest ograniczony... W każdej chwili każda przedstawiciel, członek rodziny wielodzietnej w imieniu całej rodziny może się zgłosić. Do dzisiaj to jest ponad 1700 członków, którzy już wystąpili o karty, i więc można powiedzieć, że bardzo dynamicznie z dnia na dzień przybywa osób, które zgłaszają się. A czy są szacunki, ile osób może skorzystać z karty dużej rodziny? Według naszych szacunków członków rodzin wielodzietnych to jest blisko 3,5 miliona i 627 tysięcy samych rodzin. Wspomniała pani minister, że rodzice dożywotnio będą mogli korzystać z takiej karty, a jeśli dzieci, troje, czworo, wszyscy wyjadą za granicę, na stałe, tam będą mieszkać, a rodzice tutaj w Polsce. To rodzice będą mieli dalej kartę. Dalej. Tak. Nie odbierze się administracyjnie. Nie, bo będą ją mieli dożywotnie. Dziękujemy bardzo pani minister za rozmowę. Małgorzata Marcińska, wiceminister pracy i polityki społecznej, gość Sygnałów Dnia.